Cześć, kanał 365 Dni o Piłce zrecenzuje ostatni mecz kolejki numer 28 pomiędzy Radomiakiem, Radą a Jagiellonią Białystok. Ja sam mecz oglądałem z odtworzenia, dlatego nie wrzucam filmu zaraz po spotkaniu. No generalnie mecz trochę zabija nam fakt, no nie chcę powiedzieć tego wypaczenia wyniku, ale bardzo dużej kontrowersji w końcówce spotkania i znowu kolejny mecz Ekstraklasy, właściwie trzeci w tej kolejce, bo mieliśmy spotkanie Pogoń Szczecin, Wisła Płock, Lech Legia. No i znowu cię Radomiak, Jagiellonia, w którym bardzo duża kontrowersja, praktycznie przesądzająca o wyniku, bo tutaj ewentualny rzut karny, który moim zdaniem powinien zostać uznany dla Jagiellonii, zmieniłby wynik meczu. Prawdopodobnie, że oczywiście hipotetyczna jedenastka zostałaby wykorzystana. Generalnie mecz średnio atrakcyjny w pierwszej połowie. W drugiej połowie trochę więcej mieliśmy przede wszystkim bramek, ale również nie były to jakieś niezwykłe rozgrywki, w których piłkarze czarowaliby nas swoją grą. Przede wszystkim też ciężkie warunki. Wydaje mi się, że ta murawa w Radomiu tutaj powoli zbliża się do tego poziomu w Gliwicach i pretenduje do miana najgorzej przygotowanego boiska w Ekstraklasie. Rzeczywiście wyglądało to momentami tragicznie, aż sami piłkarze byli wściekli w drugiej połowie. Słychać było wypowiedź Leandro, którego złapał mikrofon i wypowiadał się, no powiem delikatnie, niezbyt dobrze w kontekście stanu murawy, bo naprawdę piłkarze, którzy grali po ziemi, którzy próbowali grać szybko, kombinacyjnie krótkimi podaniami, no stwarzała ta murawa niebywałe problemy. Radomiak wyszedł na prowadzenie, dość niespodziewanie, po naprawdę słabym fragmencie gry w ich wykonaniu, chociaż trudno dopatrywać się dobrego fragmentu w wykonaniu podopiecznych Dariusza Banasika, bo cały ten mecz, tak jak i runda wiosenna, no mówiąc szczerze, słabo, ale z drugiej strony patrzymy na drużynę Beniaminka z perspektywy bardzo wysoko postawionej poprzeczki w rundzie jesiennej. Radomiak nas oczarował w grze na jesień, więc tak naprawdę to utrzymanie, czyli ten priorytet przed sezonem już było pewne praktycznie po grudniu, więc teraz Radomiak spokojnie rzeczywiście może już mniej punktować i nic dziwnego, że tej formy, tej dobrej dyspozycji nie utrzymuje cały sezon. Natomiast Jagiellonia, która po raz kolejny bardzo tutaj sprawnie wychodzi z opałów, bo przed tygodniem u siebie z Zagłębiem udało im się strzelić dwie bramki i odwrócić losy meczu. Tutaj tak samo świetnie zareagowali po tej porażce, kiedy przegrywali 2-0. Szybko strzelone dwie bramki i tak naprawdę wynik meczu już się odwrócił. Pamiętamy słowa Czesława Michniewicza, który mówił bez kozery, że ten wynik 2-0 faktycznie jest bardzo niebezpieczny i to się dzisiaj sprawdziło. Przede wszystkim Piotr Nowak dokonał bardzo dobrych, moim zdaniem, zmian, bo wraz z rozpoczęciem drugiej połowy wszedł Bida, wszedł Wdowik, to ożywiło tę grę, dodało dużo takiego polotu i naprawdę dobrej gry kombinacyjnej do Karioki, do Marka Guala, piłkarzy, którzy są nowymi twarzami w Jagiellonii, ale naprawdę grają fenomenalnie. Obaj zdobyli po bramce. Pod koniec meczu uważam, że naprawdę powinien być odgwizdany ten rzut karny, jednakże Jagiellonia nie była w stanie sobie wykreować jakiejś takiej świetnej sytuacji do strzelania bramki na 3-2, chociaż nie możemy zapomnieć o tym, że oni cały czas dominowali, że Radomiak tylko się bronił i gdyby nie większa skuteczność Jagiellonii w końcówce, to naprawdę drużyna Jagi, która żyła z błędów Radomiaka, gdzie obrona naprawdę wygląda tragicznie, mogłaby zdobyć tą bramkę na 3-2. Tak wygląda tabela po meczu. Uważam, że naprawdę cenny remis w wykonaniu Jagiellonii, bo drużyna z Podlasia, no mówiąc, że walczy o utrzymanie, wygląda to trochę śmiesznie, bo mają 11 miejsce, ale cały czas ich pozycja nie jest bezpieczna. A Radomiak, no 5. mecz bez wygranej, w ostatnie 5 spotkań to są 4 remisy, 1 porażka, a jedyna wygrana na rundzie wiosennej to jest starcie z Lechią Gdańsk przed 6 tygodniami. Dzięki, kanał 365 Dni o Piłce, mecz w Radomiu pomiędzy Radomiakiem a Jagiellonią, remis 2-2. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, do postawienia kciuka w górze, a także do komentarzy. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.